Temat różnicy wieku w związku powrócił ostatnio z hukiem za sprawą Leonardo DiCaprio, który znany jest z tego, że kiedy partnerka, z którą się umawia, skończy 25 lat, ten zrywa i znajduje sobie nową, młodszą dziewczynę. Dlaczego różnica wieku w związku wzbudza tak wiele kontrowersji oraz czy faktycznie ma wpływ na relacje? Nad zagadnieniem tym zastanawiali się również naukowcy, którzy zbadali temat różnicy wieku w kilku niezależnych od siebie badaniach i ich wyniki nie są do końca optymistyczne dla par z dużą różnicą wieku. Badanie w Australii z 2017 roku wykazało, że pary z dużą różnicą wieku notowały znaczny spadek satysfakcji w pierwszych 6 latach małżeństwa w porównaniu do par, które były w podobnym wieku. Pary z różnicą wieku do 3 lat, gdzie zazwyczaj to mężczyzna był starszy, były najczęstsze i notowały największy poziom satysfakcji w związku. Satysfakcja w związku zaczynała nieznacznie spadać dla par, gdzie różnica wieku mieściła się w przedziale 4-6 lat i pikowała w dół dla par, gdzie różnica wieku wynosiła od 7 lat wzwyż. Badanie z 2015 roku w Korei pokazało, że różnica wieku w związkach może nawet korelować z występowaniem depresji. Badanie pokazało, że pary w tym samym wieku odnotowały najmniejszy odsetek depresji, podczas gdy pary z różnicą wieku od 3 lat wzwyż znacznie częściej chorowały. Inne badanie z 2014 roku łączy małżeństwa z dużą różnicą wieku z większym odsetkiem rozwodów, chociaż artykuł wspomina, że potrzebne jest na to jeszcze więcej danych. Wszystkie te badania mają raczej podobne wnioski i zdają się zgadzać, że pary z małą różnicą wieku, 1-3 lata, są trwalsze i szczęśliwsze w porównaniu do par, gdzie różnica wieku jest większa. Czy to oznacza, że pary z większą różnicą wieku są z automatu skazane na porażkę? Oczywiście, że nie. W większości aspektów sukces relacji będzie zależał od tych samych czynników, co w przypadku par bez dużej różnicy wieku w związku. Ale dla par z większą różnicą wieku pojawiają się dodatkowe aspekty, które mogą okazać się problematyczne i rozwiązanie ich będzie dodatkowym wyzwaniem. Kiedy wiek może okazać się problematyczny dla związku? Problem różnicy wieku w związku może objawiać się w kilku aspektach i zostały one wyróżnione przez terapeutkę Ginę Marie Guarino. Pierwszym jest różnica energii. Przykładem tego może być Marek Kondrat, który związał się z dużo młodszą Antoniną Turnau. Parę dzieli 38 lat różnicy i w jednym z ostatnich wywiadów były aktor szczerze przyznał, że powoli odczuwa konsekwencje swojego wieku. Nie ma już tak dużo energii do dalekich podróży. Wymarzony dom w Hiszpanii miał rekompensować brak wojaży i być jego przystanią na emeryturze, ale wychowywanie małego dziecka, które było owocem jego związku z Antoniną, okazało się być problematyczne ze względu na fakt, iż dom aktora położony był w górach, jak sam określił, na kompletnym zadupiu. I samo zawożenie małej do przedszkola zajmowało mu godzinę czasu w jedną stronę, co bardzo męczyło byłego aktora i w efekcie spowodowało, że para zdecydowała się wrócić do Polski, a dom sprzedać. Niestety, ale wraz z upływem lat możemy mieć coraz mniej energii i chęci, aby robić czynności, które przychodziły nam łatwo jeszcze kilka lat wcześniej. Kiedy wiążemy się z młodszym partnerem, który wciąż posiada niespożytkowane ilości energii, które pchają go na miasto, z którego wraca nad ranem, po czym po 3 godzinach znów wstaje, jak gdyby nigdy nic, nie mając nawet kaca, a my już o 22:00 chcemy wracać do domu, bo mamy świadomość, że jeżeli posiedzimy chwilę dłużej i wypijemy jeszcze jedno piwo, to prawdopodobnie przez 3 kolejne dni będziemy odczuwać skutki tego wyjścia, no to wówczas mogą tworzyć się pewne dysproporcje w relacji. Te różnice w poziomie energii partnerów, które wynikają z wieku, mogą być oczywiście dużym problemem i jeżeli młodszy partner nie wykaże się zrozumieniem, albo starszy nie zacznie pić 20 energetyków dziennie, no prędzej czy później może zacząć czuć się ograniczany i może nawet chcieć znaleźć sobie kogoś, kto będzie na tym samym poziomie energii i będzie za nim nadążał. I to samo działa również w drugą stronę. Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest zdrowie. W 2009 roku znany i lubiany aktor Bruce Willis poślubił młodszą o 24 lata modelkę i aktorkę Emmy Lemming. Mimo, że małżeństwo okazało się być bardzo udane i zaowocowało urodzeniem się 2 córek, niestety spotkało się z dużą próbą w postaci choroby aktora. Demencja czołowo-skroniowa, która go dotknęła, spowodowała, że w chwili obecnej aktor ma afazję, ma problemy z pamięcią oraz motoryką ciała. Jest on całkowicie zależny od pomocy swojej żony, która bardzo wspiera go w chorobie, jednak jak sama przyznaję, jest to ogromne wyzwanie ze względu na fakt, że choroba postępuje bardzo szybko i powoduje, że aktor ma coraz większe problemy w codziennym funkcjonowaniu oraz zaczyna też mieć problem z rozpoznawaniem nawet najbliższych mu osób. Oczywiście
Choroba może dotknąć nas w każdym wieku, jednak niestety pary z dużą różnicą wieku są na to szczególnie narażone z uwagi na fakt, że wraz z postępującym wiekiem zwiększa się ryzyko zachorowania, co może stanowić duże wyzwanie dla związku. No i niestety nie wszystkie osoby w związkach są gotowe na takie samo poświęcenie jak żona Bruce'a Willisa i w momencie choroby partnera zazwyczajnie odchodzą. Według badań w przypadku ciężkiej choroby u kobiet 21% ich mężów zdecydowało się na rozwód, podczas kiedy w przypadku ciężkiej choroby mężczyzn, 3% ich żon zdecydowało się na rozwód. Wchodząc w nowy związek, jesteśmy natychmiastowo oceniani przez ludzi z zewnątrz. Czy to przez najbliższą rodzinę, znajomych, czy kompletnie obcych ludzi na ulicy. Nie da się ukryć, że relacje z dużą różnicą wieku wyróżniają się na tle tych w podobnym wieku, co w efekcie powoduje, że są bardziej podatne na komentarze i opinie innych ludzi, zwłaszcza kiedy istnieje duża dysproporcja w ich sytuacji materialnej, wyglądzie, czy kiedy są dużo bardziej wpływowymi i rozpoznawalnymi osobami od swoich partnerów, tak jak w przypadku Leonardo DiCaprio. Każda młodsza kobieta, która jest w związku ze starszym mężczyzną, może być oceniana przez otoczenie jako ta, która związała się z nim dla jego pieniędzy czy statusu. Z kolei mężczyzna może być oceniany, że zdecydował się na relację z młodszą kobietą tylko ze względu na jej aspekt fizyczny oraz młody wiek. Jak jest naprawdę, wiedzą tylko sami zainteresowani. Oczywiście możemy mówić, że nie przejmujemy się opiniami innych, jednak w większości przypadków może to mieć realny wpływ na taką relację, zwłaszcza kiedy spotyka się ona z dezaprobatą najbliższego otoczenia, takiego jak rodzina czy bliscy znajomi. Na moim kanale wielokrotnie mówiłam, jak ważne dla trwałości relacji są nasze priorytety życiowe, a konkretniej to, na jakim etapie życia jesteśmy my, a na jakim jest nasz partner. Etapy te są trochę jak klocki. Jeżeli obydwoje znajdujemy się na tym samym etapie, klocki do siebie pasują, a kiedy nasze priorytety życiowe różnią się, klocki przestają do siebie pasować i powoduje to konflikt w relacji, albo nawet jej rozpad. I nie da się ukryć, że nasze priorytety życiowe najczęściej zmieniają się wraz z upływem czasu i wiekiem. Partnerzy, którzy są w podobnym wieku, często naturalnie przechodzą z jednego etapu do kolejnego. Przykładowo, jeżeli ktoś poznaje się na studiach, naturalne jest, że zazwyczaj wtedy są na etapie nauki, imprezowania, szukania siebie i tego, co chcą dalej w życiu robić. Później naturalnie będą na etapie rozwijania kariery, a z czasem będą mogli myśleć już o stabilizacji i powiększaniu rodziny. Oczywiście to nie znaczy, że ta chęć przyjdzie w tym samym momencie u obydwojga partnerów, ale istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że tak będzie. Relacje z dużą różnicą wieku bardzo często spotykają się z problemem, że w chwili poznania ich priorytety życiowe mogą drastycznie się od siebie różnić. Ta dysproporcja może powodować, że to, co w danej chwili jest super ważne i istotne dla jednej ze stron, może wydawać się trywialne, nudne dla drugiej ze stron. Pogodzenie tego i wejście na ten sam etap jest w przypadku takich par znacznie trudniejsze, zwłaszcza jeżeli jeden z partnerów jest jeszcze na etapie uczenia się, rozwijania kariery, a drugi te etapy ma już dawno za sobą i przykładowo może zacząć myśleć o planowaniu rodziny. Planowanie rodziny to jeden z bardzo częstych problemów, który dotyka pary z dużą różnicą wieku i w dużej mierze wynika to z tego, o czym mówiłam przed chwilą, czyli innych priorytetów życiowych. Załóżmy, że starszy partner, który ma już dziecko z poprzedniego związku i wchodzi w nowy związek, dużo młodszą od siebie partnerką, która jest na etapie, w którym na razie nie chce mieć dzieci, bo jest jeszcze za młoda i na tym etapie życia woli skupić się, załóżmy, na karierze, no to fakt ten bardzo odpowiada jej partnerowi, który ma już dziecko z poprzedniego związku i na przykład nie chce mieć już więcej dzieci. Ale mija jednak kilka lat i młodsza partnerka dojrzewa, wchodzi na etap, w którym chciałaby jednak powiększyć rodzinę, mieć swoje dzieci, podczas kiedy jej partner, który już miał te dzieci, stwierdza, że dalej ma ten etap za sobą i wciąż nie chce do tego wracać. Taka sytuacja oczywiście może powodować konflikt i kryzys w związku, który bardzo trudno rozwiązać jakimkolwiek kompromisem, ponieważ w sytuacji tej albo jedna strona pogodzi się z tym, że nie będzie mieć nigdy dzieci, albo druga strona się złamie i zgodzi się ponownie na rodzicielstwo. W przypadku, kiedy nie dojdą do konsensusu, no to związek się zwyczajnie rozpadnie i jedna ze stron rozpocznie poszukiwania partnera, który tak samo jak ona zechce powiększyć rodzinę, a druga ponownie rozpocznie poszukiwania kogoś, kto jest na tym etapie, w którym nie chce mieć dzieci. Kolejnym aspektem, który bardzo często rzuca cień na relacje, jest lęk związany ze śmiercią partnera. W relacjach z dużą różnicą wieku naturalnym jest, że młodszy partner może odczuwać strach przed tym, co się stanie, kiedy jego starszy partner odejdzie. Samotność, pogorszenie sytuacji materialnej, czy ogólnie tego, jak będzie wyglądać życie bez partnera, no to myśli, które długoterminowo mogą wpłynąć na relacje. W przypadku dużej różnicy wieku śmierć partnera jest czymś naturalnym,
na co zawczasu trzeba być przygotowanym i pogodzonym. W 2009 roku znany aktor i reżyser Andrzej Łapicki poślubił o 60 lat młodszą teatrolog Kamilę Łapicką. Niedługo po ślubie media zasypały informacje, że związek przechodził kryzys, a 3 lata później aktor zmarł. Żona aktora przyznała później, że kompletnie nie była przygotowana na śmierć partnera. Relacje z dużą różnicą wieku w większości przypadków rządzą się tymi samymi prawami, co relacje w podobnym wieku. Warto mieć jednak na uwadze, że mogą być one podatne na dodatkowe problemy, o których mówiłam w dzisiejszym odcinku. Jeżeli szukacie rozwiązań innych problemów w związku, koniecznie sprawdźcie mój darmowy e-book Miłosne rozwiązanie, do którego link znajdziecie pod odcinkiem, lub sprawdźcie inny film na temat różnicy wieku, który nagrałam już jakiś czas temu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Pa!